Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacją Gothica 2 pod tytułem Odyseja w imieniu Króla. W poprzednim odcinku udało nam się wyczyścić obu z orkowych najemników, ten z lewego dolnego rogu, sprawdzić ogólnie te dolne tereny, już nam się w sumie udało, myślę, że w pełni. Teraz nam została góra. Góra oczywiście tego terenu Montery. Musimy sprawdzić wrak statku, musimy sprawdzić tam jaskinię, która jest zaraz obok nas. Wieżę w sumie strażniczą też musimy sprawdzić, która jest tak no, troszeczkę niżej po prawo. I te zabudowania, które są gdzieś tutaj nad nami i widać, że ta ścieżka od razu do nich prowadzi. Ale na początku chciałbym skoczyć do tej właśnie jaskini i zobaczyć, co tutaj w niej będzie. Później sprawdzić ten wrak statku i dopiero... Ej, tu jest jakaś jaskinia. I dopiero właśnie później... pójść do tych zabudowań, które są tam na tej górze. Ale tak jak już mówię, najpierw do tej jaskini sobie skoczymy, bo tamte chyba wejście do tamtej jaskini nie jest w ogóle powiązane z tą, tak? Czy jest? Jak to będzie? Zaraz zobaczymy. Może to będzie jakieś przejście tutaj i wyjdziemy tamtym wyjściem. Zaraz to się w sumie okaże. Ale ogólnie no, temat jest taki po prostu, że no, ciągle eksplorujemy te tereny tutaj i wykonujemy sobie powoli zadania, także dobra. Wchodzimy do jaskini. Może tutaj nic nie widać. Zobaczymy, co tutaj będzie, skoro ona jest oznaczona na mapie. Są jakieś typy. Wyglądają na piratów. Tych dwóch ma zbroję, strój bardziej pirata, ten trzeci. Jakąś taką inną. Mak, rozbitek i rozbitek. Hallo! Hey! Wie bist du denn hier reingekommen? Sag bloß, die Drachensnapper, die vor der Höhle gelungert haben, sind weg! Wäre ich sonst hier? Nee, wahrscheinlich nicht. Was willst du hier eigentlich? Ich wollte mich hier nochmal umschauen. Na schön. Von mir aus? Was macht ihr hier? Wir sind Schiffbrüchige. Wir haben uns bis hierhin durchgeschlagen. Mein Name ist übrigens Mac. Schiffbrüchige? Ach, was du nicht sagst. Wo ist denn euer Schiff? Es ist gesunken. Nicht weit von hier wirst du noch die Mastspitzen sehen, die aus dem Wasser ragen. Wie? So nah an der Küste ist euer Schiff gesunken? Ja, wir hatten verdammtes Pech gehabt. Was ist passiert? Wir hatten am Abend etwas gefeiert und waren schließlich zu wie 1000 Mann. Das war eine Nacht. Am nächsten Morgen aber kam das böse Erwachen. Denn unser Khan war von mehreren Schiffen der Orks umstellt. Bevor wir uns verteidigten, hatten ihre Kanonen unseren Khan schon in Grund gebohrt. Der größte Teil unserer Leute konnte zwar rechtzeitig über Bord springen, ist aber dann den Orks in die Hände gefallen. Noch wir drei konnten uns rechtzeitig aus dem Staub machen. Da hattet ihr aber noch mal Glück gehabt. Glück? Pah, hör auf! Wir hatten jede Menge Gold an Bord. Und das liegt nun alles auf dem Meeresgrund. Und du sprichst von Glück. Mamy tutaj możliwość ukraść mu jakąś księgę na 120 zręczności, czyli spoko. Dziennik pokładowy Esmeraldy? Czy to ten statek z Korinis? Którym płynęliśmy do nadwór Irdorat? Ich kann mir nicht helfen, aber... Aber was? To oni go mają? To znaczy mir, mieli? Hey, pass auf, was du da sagst! Sonst wirst du Bekanntschaft mit meinem Säbel machen! Das würde ich dir nicht raten. Du ziehst den kürzeren. Das wollen wir doch mal sehen, du Angeber. A, czyli dochodzi do bitki. Dobra. I go w sumie od razu zabijamy. Mieliśmy z tym jakieś zadanie? Chyba nie. Chociaż miałem wrażenie, że jakiś wpis dostaliśmy na początku. Przeczytajmy ten dziennik pokładowy. Dziennik pokładowy Esmeraldy. Po długiej podróży wreszcie dotarliśmy do Korinis. Postanowiłem najpierw objąć dowództwo w mieście, zanim wesprzemy Garonda w Górniczej Dolinie.
Zastępca Larius wręcz nie panuje nad sytuacją. Najważniejsze jest to, abyśmy zadbali o ład i spokój. Tylko wtedy będziemy mogli podjąć następne kroki. Kagan, no cóż, w takim razie też wpiszę kilka słów do dziennika pokładowego. O tym wszystkim, jak zabiłem wszystkie smoki z Górniczej Doliny i Xardas dał wskazówkę, gdzie znaleźć wroga, to pod pełnym żaglem płyniemy ku nieznanej wyspie. Co tam nas czeka? No właśnie, podpis nieczytelny, czyli pisał to bezimienny. No bo kto jak nie bezimienny zabił oczywiście wszystkie smoki w Górniczej Dolinie i tak dalej, i tak dalej. Dostaliśmy wpis. On jakby się teraz nam na nowo pojawił. Tak, było coś tam na początku. I po przeczytaniu tego dziennika mamy kolejne wpisy w dzienniku, w naszym dzienniku. No to, że znaleźliśmy tych trzech rozbitków, to spoko. To piraci, złoto na zatopionym statku prawdopodobnie zostało przez nich skradzione. Mogę ukraść dziennik pokładowy zatopionego statku rozbitkowi o imieniu Magii, poznać nazwę tego wraku. Mowa tu o Esmeraldzie pod dowództwem Lorda Hagena. Później statek został przyjęty przez nieznanego bohatera Corinis. Powinienem podjąć próbę zanurkowania. Przypuszczalnie mogę uratować coś cennego i to zrobimy. I to są typy, to była część, grupka tych typów, którzy właśnie zabrali statek, jak w Gothiku Trójce dopłynęliśmy tam do Myrtany, do Ardei w sumie, nie? Kurde, fajna ciekawostka. A co z tymi robimy? Możemy coś tam z nimi pogadać? No nie bardzo chcą z nami rozmawiać. Dobra, na razie ich zostawmy. W sumie to do niczego raczej nie będą nam potrzebni. No i widzimy tam już kawałek tego statku. No dobra, będzie trzeba w takim razie sobie zanurkować i sprawdzić, czy coś faktycznie cennego tam zostało. Ale jeszcze zanim to zrobimy, pójdziemy się przespać, chociaż w sumie może te trolle jeszcze tutaj ogarniemy. Brytański troll na 3 hity. Ono 2 hity jeszcze nie, ale blisko. Więc jak się zamachnie, może nas jeszcze zdążyć trafić. Dobra, okej, okay. Elegancko. Po 1000 expa, 3000 expa, tak, tak, o, no wpadło. Fajnie, dobra. Ciekawi mnie to bardzo, czy jakby... No poza tym czymś tam cennym, no jeszcze coś takiego znajdziemy fajniejszego, nie? Czy jest jakaś szansa na to? Ale nas słoneczko tutaj oślepiło trochę. Wodny golem. Możemy go stąd niby wyciągnąć. Żeby mieć już z nim jakby tutaj spokój. Okej. Nie było to jakoś tam problematyczne. No i dobra. Płyniemy w takim razie. Daleko nie jest. Ale dość głęboko będzie chyba trzeba sobie troszeczkę zanurkować, więc będzie trzeba nam kilka razy pewnie to zrobić, no bo niestety nie starczy nam tlenu. Zapewne. Powietrza. Żeby to na raz zrobić i przejrzeć cały ten wrak. Niestety wrak Esmeraldy, szkoda. No ale fajnie się jakby tak... fajne takie powiązanie znaleźliśmy, nie? No dobra, nurkujmy w takim razie. Zobaczmy, czy... Kurde, tak ciężko tutaj kamerą operować, żeby to lepiej wyglądało. Zobaczmy, czy my tutaj właśnie coś takiego ciekawszego znajdziemy. W razie jakieś strzały, pełnia życia. Chyba coś tu jeszcze leży. Sakiewka, pełnia many. Osełka nawet zatopiona. Eliksir leczniczy. Dobra, musimy wypływać. Eliksir leczniczy podniesiono. Dostaliśmy na środku informację, że go podnieśliśmy. Nie możemy tutaj ekwipunku sprawdzić, ale tak dziwnie w sumie, że dostaliśmy informację na ten temat. I znowu nam znikło to zadanie. O co tu chodzi? Katastrofa, co nie? Widzieliście przedtem. Na początku dostaliśmy, nie mieliśmy go. Przeczytaliśmy dziennik. Może jeszcze raz to zrobimy i może coś się pojawi. I znowu go teraz nie ma. Dobra, jeszcze chwilkę musimy poczekać. No dobra, no jakieś tam sakiewki są. Są również jakieś mikstury. Ale czy coś ciekawszego będzie?
I co z tym zadaniem, skoro ono nam jakby zniknęło znowu? Czy... musimy właśnie coś konkretnego podnieść, żeby to zadanie nam zaliczyło? Żeby się znowu jakby pojawiło? No nic, zobaczymy jeszcze raz, odpalimy ten dziennik, może wtedy coś tam się pojawi. Ale nurkujmy. Na razie nurkujmy. Jeszcze się, kurde, zaklinowałem niestety. Tutaj nie wpłyniemy. Tutaj możemy wpłynąć, ale nie wiem, czy zdążę. No jak będę się tak klinował, to niestety na pewno nie zdążę. Skrzynia z wraku Esmeraldy, okej, okay, czyli coś ważnego. Może mieć w sobie coś fajnego ta skrzynia. Dobra, musimy wypłynąć. No niestety właśnie, tak jak już mówiłem, no na raz tego nie ma szans, że zrobimy, bo wielki jest to statek, więc... na kilka razy trzeba to zrobić. Jeszcze tak typowo pod nami, tamte skrzynki trzeba sprawdzić, bo coś tu może jeszcze się nam rzucić w oczy. Tak właśnie, dosłownie pod nami coś tam chyba widzę. No i kolejna ta skrzynia. Jak tam z powietrzem? Okej. Okay. Skrzynia z prowiantem, czyli taka, no, zwykła. Możemy tutaj troszkę bardziej popłynąć. No tutaj już nam nic gierka nie podświetla. Więc... tu już nic. Dobra, ale chociaż będziemy wiedzieć, że już tam dalej nie płynąć. No dobra, no musimy wypływać z powrotem znowu. No i jeszcze raz myślę, że sobie tak wpłyniemy i zobaczymy. No tu już nam niestety zdrowie troszeczkę spada, ale dobrze, że mamy ponad 2000 to. To spoko. No tą część mamy powiedzmy już sprawdzoną. Tam nie mieliśmy też przejścia. Ja widzę, że też jest zablokowane jedno, ale... ale podpłynąć i tak niżej będziemy mogli, bo no statek jest na pół po prostu rozwalony. Dobra. Szkoda, że nie ma takich mikstur. W Kronikach Myrtany chyba już takie coś zrobili. Że można sobie tam pływać ileś, powiedzmy, minut bezproblemowo, nie? Dobra, są kolejne jakieś sakiewki. Skrzynia z minerałami, z prowiantem, z kosztownościami. Sakiewka. Dobra, tak, jeszcze zaryzykujmy. Jakaś mikstura, ale to chyba to wszystko. Wiem, już mi życie spada. No to zdążymy. Raczej to wszystko. Tam już byliśmy. No dobra. Myślę, że możemy wypływać. Czy coś takiego bardzo ciekawego? No jedynie ta skrzynia mnie zastanawia. Co ona może mieć w sobie? Czy po prostu tam będą jakieś kosztowności? Jakieś tam większej ilości niż z normalnych takich skrzynek? Z kosztownościami? No to się okaże, zaraz ją otworzymy. Znaczy w sumie... szybko poszło. Z tymi dwoma miejscami, które chciałem sprawdzić, jest kina wrak statku. No dobra. Rzeczy bezimiennego. Kufer ze skarbami, który mogliśmy otworzyć. Przygotowałem sporo dobra. Klucz od klasztornej celi, klucz od zamku w lochu, list do lorda Hagena, akt okrętowy, upoważnienie do korzystania z okrętu paladynów, trucizna krwiopijców, łzy i nosa, księga rozrachunkowa marynarza i wiadomość. Dobry sztylet, mikstura ze smoczych jaj. Kurde, ciekawe przedmioty naprawdę. Zatrzymujcie wszystkich, którzy przyjdą od strony góry. Jeśli ktoś będzie bez dokumentów, to właśnie będzie ten człowiek. Nie dajcie mu się zwieść, to niebezpieczny mag. Miejcie go na oku, bo prawdopodobnie przyjdzie ten, który chce nawiązać z nim kontakt. Wraz z listem jako zadatek otrzymujecie 30 sztuk złota, dostarczyć mi jego głowę ma ten, kto zabije tego człowieka. Wiadomości przekazać wszystkim swoim. Podpisane D. Ach, księga rozrachunkowa Francisa. Wygląda na to, że ten człowiek napycha sobie kieszenie złotem. Francisa. Ach, księga rozrachunkowa Francisa. Wygląda na to, że ten człowiek napycha sobie kieszenie złotem. Statek kupiecki Rusałka, pełnomorski Miriam, kupiecki Niko,
I kupiecki Maria. Innych stron nie ma, list do Lorda Hagena. Ekspedycja do Górniczej Doliny zakończyła się klęską, ponieśliśmy ogromne straty. Niedobitki skroniły się w zamku otoczonym przez orków, smoki atakowały nas wielokrotnie. Spustoszyły tereny dookoła zamku, niech Inos pomoże nam przetrwać do przybycia posiłków. Zbrojny wypad z zamku jest niemożliwy, niech Inos ma nas wszystkich w opiece. Garont, akt okrętowy. Dokument uprawnia jego posiadacza do swobodnego wykorzystania królewskiej galery wojennej Lorda Hagena przez czas nieograniczony i trucizna krwiopijców. Da Maroka. No dobra. Zadanie jakby nam się nie pokazało. Znowu. Ale tak jak mówiłem, możemy sobie odpalić jeszcze raz ten dziennik. Esmeraldy. Dobra, wpisu nie dostaliśmy, nic się tu nie zmieniło. No nie wiem, no powiedzmy, że to zadanie jest już jakby wykonane. No załóżmy, że jest wykonane, że nic więcej tutaj nie będzie. A z tym typem? Raczej tutaj nic więcej nie mogliśmy mieć, bo my tak naprawdę z automatu praktycznie doprowadziliśmy do tej walki. Chociaż niby była tam w rozmowie, no ta ostatnia opcja, której niby nie powinniśmy klikać, czy nie musieliśmy klikać. Nie, to raczej się tam nic by więcej nie wydarzyło. Tak mi się wydaje. Także dobra, tamte zabudowania. Sprawdzimy sobie jeszcze tę jaskinię, którą tu ominąłem. Znaczy no, ominąłem. Po prostu ją zostawiłem na później. I jednak tamta jaskinia nie łączy się w żaden sposób z tą. Więc możemy wejść, to będzie może bardziej jako kopalnia. No może sobie tak polećmy po prostu. Tak, kopalnia to jest po prostu jakaś złota. Chyba złota. Nie, to pazu. Dobra, i wychodzimy na górze, zaraz obok tych zabudowań, chyba tam widzę ten most. To od razu sobie tam przejdziemy, ale tu jest jeszcze kolejne przejście, czy to jest taka po prostu mała jaskinia? Okej, to jest taka mała jaskinia, nic więcej tutaj nie było. Poza tym cieniem stworem. Wróćmy na sekundę. Kurde, nie chce mi się teraz tego kopać. Ale jak teraz tego nie zrobię, to później albo zapomnę, albo jeszcze bardziej mi się nie będzie chciało wracać specjalnie tutaj, nie? Tak więc zróbmy to na szybko. Tyle co tego tu jest, to myślę, że w ogóle nie wykorzystamy, ale dla zasady już weźmy to wszystko, poklikajmy. Szczęście nie mamy tych animacji okien dialogowych. To też o wiele szybciej to wygląda. 5 sekund na jednej rudzie mamy tylko poświęconego czasu, także jest spoko. Jest jeszcze jedna taka ruda, którą tylko właśnie w Nordmarze możemy znaleźć, bo ostatnio nawet jakieś zadanie nam wpadło. No i właśnie się dowiedzieliśmy, że tylko z Nordmaru, także zadanie też jakby ciągle nam trwa. I to dopiero je wykonamy, no jak będziemy w Nordmarze. Także dobra, tutaj się wrócę jeszcze na sekundę. Czysto. Kilka tych pełzaczy poznikało, ale to nic. Nie narzekaliście na głośność muzyki, także mam nadzieję, że jest ok, bo ja sam słyszę, że ona czasami po prostu lubi być głośna. A mam nadzieję, że jest na tyle, że nie jest na tyle głośna. A, tu nie przejdziemy. Tam jest most. Ok, czyli musimy i tak wrócić. Kurde. No. To raczej nie jest chyba właśnie na tyle głośna, żeby no mnie tutaj było mniej słychać. Ja i tak ogólnie tam gierkę
później trochę ściszam, jak sprawdzą sobie ten odcinek. Więc no, nie powinno być takiego czegoś, że ono będzie jednak tam za głośno. No nie powinno, ale wiecie, jak to tam jest. Czasami. No dobrze, w takim razie idziemy tutaj teraz wyżej. Dobrze, że mam akrobatykę i przez to chyba nie zginąłem. No zróbmy zapis, bo tak wiecie, szybko wszystko, nie? Na tym przyspieszeniu czasu można się potknąć. Chociaż nie wiem, może bez akrobatyki bym tutaj też nie zginął, dobra, mniejsza, ale... Idziemy wyżej, sprawdzimy te zabudowania, które nam tutaj się pokazywały. No to jest pewnie taka sama sytuacja, jak w tamtych miejscach, gdzie znajdowaliśmy, na tych wioskach małych takich, nie? Jakiś jeden budynek, małe poletko. No i niestety będą zapewne martwi w środku ludzie. No właśnie, nawet tutaj już ich widzimy, obywatel, farmer. No tylko tutaj jedynie co się zmieniło, to nie było tutaj orków, szabrowników. Srebro Koragona. Co my tu znajdujemy? Czasami to jest po prostu zadziwiające, nie? Srebro Koragona. Co ono tu robi? No co, no po prostu... Jak mu tego ktoś nie ukradł, no to Koragon tutaj jakby przeniósł się, nie? To jest ten oczywiście z dwójki, ten... karczmarz. Gotyka dwójki. No dobrze, w takim razie mamy teraz to. Brak statku, jaskinię ogarniętą. No i tą wieżę jeszcze sprawdźmy, nie? No bo jej chyba właśnie jeszcze nie sprawdzałem. Jakoś... Chwila, nie, czy nie będę musiał tutaj wyżej wejść, bo... Tam co jest, na obóz buntowników, chyba tutaj będzie trzeba wyżej wejść. My stąd ogólnie chyba przychodziliśmy, ale tą wieżę... No zapewne ominąłem. Więc nawet dobrze się składa. Chociaż nie, i tak jakbyśmy chcieli wrócić, to teleportem. Z tej jaskini chyba wtedy... Tak, tam były też szczury. To spoko, no z buta nie musimy wracać, możemy teleportem, ale... tutaj był pewien gościu na drodze, który mi zlecił jakieś tam zadanie, także będzie trzeba i tak do niego pójść. No i najpierw chyba pójdziemy do króla i dopiero później do Goty wrócimy. Pójdziemy, co nie? Do miasta. Taki jest plan, dobra, ale no jeszcze tą wieżę trzeba sprawdzić. Bo tego, no tak, no nie było mnie tutaj. Ale nikogo tu nie ma? Nawet orka? Żadnego? Ja pierdzielę. No nie, gadajcie. Że to jest Gorn. No to jest Gorn. Brodolfem. Brodolfa to nie znam. Nawet nie kojarzę. Jakaś nowa po prostu postać Gorna. Mamy w ogóle... na zielono podświetlonego. Jakie spotkanie. No, no nie jesteśmy bezimiennym, nie? Ale no jesteśmy... Rolandem. Ich bin auf der Durchreise und... Verdammt, was willst du? Komm einfach auf den Punkt, klar? Wer bist du? Mein Name ist Gorn. Und wer bist du? Mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. So? Was hat denn die Marine, hier ein Land zu suchen? Setz dich und erzähle. Dafür fehlt mir jetzt die Zeit. Ich bin in einer wichtigen Mission unterwegs. Na schön, dann eben nicht. Reisende soll man nicht aufhalten. Was machst du hier? Ich will zu den Rebellen, um gegen die Orks zu kämpfen. Rebellen? Was sind das für Leute? Söldner, einfache Bürger, treue Anhänger des Königs. Eben alle, die sich nicht von den Orks versklaven lassen wollen. Ich war zunächst in Redok, einem ihren geheimen Unterschlüpfe, und wollte nun nach Gotha. Leider aber habe ich gehört, dass der Weg nach Montera und Gotha versperrt sein soll. Darum will ich zunächst mal zu den Rebellen, die hier in den Bergen ein Lager haben. Die werden mir dann schon irgendwie weiterhelfen. Leider aber habe ich keine Ahnung, wo dieses verdammte Lager sein soll. Mach's gut! Ja, du auch.
Pass gut auf dich auf. Ich habe das Rebellenlager gefunden. Hey, sehr gut, Mann. Könntest du mich dann dorthin bringen? Ich werde dir auch 200 Goldstücke geben, damit du den Weg nicht umsonst gehen musst. No jasne, oczywiście, że go zaprowadzimy. O kurde, smocze zębaty tutaj nam na plecy chciały wejść. Dobra. I to aż 3. Zaraz go zaprowadzimy, jeszcze chciałbym sobie z tym chłopem drugim porozmawiać. I wejść tutaj wyżej, może coś tu wyżej będzie schowane. Zardzewiały miecz. Zapas bełtów. Miałem tam w ogóle jeszcze miksturę sprawdzić, którą przedtem niby dostałem. Ale ona w żaden sposób... Nie, no to jest po prostu... Coś tak, nie wiem, no na środku mi to wyskoczyło, ale... No tutaj tak to nic nie mamy. No i mamy te dwie jeszcze miksturę ze smoczych jaj i łzy i nosy. Nie pamiętam, co to tam dawało dokładnie, więc możemy zapisać i wypić to. Nie wiem, czy to będzie odpowiedni moment, czy nie, czy mogę to, czy nie. Siła plus 3. No i łzy i nosa, po których umieramy, no bo nie jesteśmy niby magiem, bo łzy i nosa tylko jako mag mogliśmy pić. Ale no tutaj oficjalnie w tej modyfikacji no nie możemy zostać magiem takim typowym ognia, nie? Więc może po prostu będziemy mogli je oddać, tą miksturę. Ze smoczych jaj na razie też to zostawmy. Gdzie jest ten chłop? Gdzie on, kurde, on tutaj się zamknął. Hallo. Mein Name ist Roland. Und mein Name ist Brodolf. Du bist ein Kämpfer des Königs? So ist es. Bist du auf der Flucht? Ja. Die Orks haben unseren Hof überfallen. Es war furchtbar. Zunächst wollte ich unseren Hof verteidigen. Doch die Orks waren einfach zu viele. Es hatte keinen Sinn zu kämpfen. Daher beschloss ich zu fliehen. Ich konnte gerade noch entkommen. Was wirst du jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Was kannst du mir über die Gegend sagen? Du befindest dich in den Bergen von Montera. Aber der Weg in die Stadt ist noch weit. Außerdem werden die Wege von den Orks kontrolliert. In den Bergen gibt es viele Bauernhöfe. Doch ich fürchte, dass diese mittlerweile alle von den Orks überfallen worden sind. Dann gibt es in der Mitte des Tals einen großen Berg, auf dem sich ein Jagdlager der Waldläufer befindet. Da es etwas versteckt liegt, könnte das Lager von den Orks vielleicht noch nicht entdeckt worden sein. Soll ich dich hinbringen? Nein, ich bleibe hier. Hier bin ich erstmal sicher. Alles klar? Ja, zurzeit ist alles in Ordnung. No dobrze, w takim razie możemy pójść z Gornem, zaprowadzić go do tego obozu. Mamy nawet z tym oczywiście zadanie, także no myślę, że szybko pójdzie, chociaż moglibyśmy ten pierścień szybkości zdjąć, no bo tutaj Gorn tak to nie będzie zbytnio nadążał za nami. Dobra. I wtedy wrócimy sobie tutaj jeszcze raz z buta. Zaczekajcie, bo tu będzie trzeba w lewo jakoś skręcić. Tak, chociaż może jest ta ścieżka, która nas... Ej, nie będzie trzeba na sam dół schodzić chyba. Tak, elegancko, dobrze. Chyba. A nie, jednak chyba będzie trzeba. Bo tą jaskinią wyjdziemy po środku chyba wtedy pod obozem gońców leśnych. Dobra, nie kombinujmy, zejdźmy po prostu tutaj. Biegnijmy. Po prostu biegnijmy. I no, zaraz powinniśmy dotrzeć do tego obozu buntowników. Niby nie jest aż tak daleko. Kawałek mamy, ale niby nie jest aż tak daleko. Dobra, w sumie to przedtem nawet mógłbym zaskoczyć, chyba nic by się też nie stało. No i wrócimy do tego chłopa. No bo coś tam właśnie mówił nam o orkach i tam jeszcze po drodze mieliśmy karczmę i jeszcze tutaj w sumie chyba obok tego obozu buntowników gdzieś ominąłem jaskinię? Kurde. Musiał sprawdzić też, bo wiem, że ktoś tam mi wspomniał o niej, o tej jaskini. Gdzieś ją ominąłem albo tutaj, albo tam niedaleko Doliny Borsuków, gdzieś może tam, w tamtych rewirach. No dobra, sprawdzimy to sobie to na spokojnie. Mam nadzieję, że mi tu nie spadniesz, Gornie. Bo kurde, to są właśnie takie ścieżki. Mieliśmy ostatnio akcję w obozie gońców leśnych. Orkowie atakowali, mogłem tam na pomoc wziąć gońców leśnych. Oni po prostu spadali na dół.
No bo sami wiecie. Dobra, to nie jest tu, to trzeba tam. No nie gadajcie, że źle pobiegłem. Nie, dobrze. Chyba. Chwila, tu sobie zrobię zapis. A, dobra, tu jest przejście tam jaskinią. Okej, dobrze, pobiegłem już. Myślałem, że jeszcze raz będę musiał schodzić na dół. Biegniesz. Wróciłem do tego chłopa tam, pogadałem, bo coś tam się mówił o tych orkach. Jakieś tam zadanie nam zlecał, no i ta karczma została po drodze też. Kurde, to nie było też to? A, my minęliśmy ten obóz, oni byli wyżej. Czyli musimy się wrócić. Tam pójść w górę. No tak. Chwila. Tu mnie nie było. Rzuciła mi się w oczy ta goblinia jagoda. Tu mnie nie było. I tutaj... Już się kierujemy. Kurde. Nie wiem, muszę sprawdzić to później samemu, bo... Może to jest kolejne miejsce, w którym mnie nie było. Wiecie, tu może tym, na tym przejściu... O tym przejściu, no wiadomo, na pewno nie szliśmy, może jakieś inne tam do tamtego miejsca prowadziło. Bo wiemy, no tutaj, że to co nie było wyzbierane, no to znaczy, że tu nie przechodziliśmy, no ale jakoś inaczej, może tam się dostaliśmy i nie jestem pewien do końca, czy byliśmy tam, czy nie. Zaraz sobie to zobaczymy. O, jeszcze przecież o tych orkach możemy powiedzieć. Da fällt mir jetzt aber ein Stein vom Herzen. Gut gemacht. Hier, ein Krieger namens Gorn sucht euch. Ich habe ihn auf dem Weg hierher getroffen. So? Na, dann bringt doch den Mann einfach mit. Gute Kämpfer sind uns immer willkommen. Er will nach Gotha. Könnt ihr ihm helfen, dorthin zu kommen? Der direkte Weg nach Montera und Gotha wurde von den Orks versperrt. Aber es gibt vielleicht eine Möglichkeit, ihn über die Berge nach Gotha zu bringen. Bring also Gornrück mit. Wir sehen dann weiter. Wir sind da. Sehr gut. Ich denke, dass ich erstmal hier bleiben werde. Und dann werden wir den Orks dort kräftig einheizen. Hier, deine 200 Goldstücke. Versauf aber nicht gleich alles. Ach ja, bevor ich es vergesse. Wenn du mal mich und meine Axt brauchst, dann komm ruhig mal vorbei. Mach's gut. Ja, du auch. Und danke nochmal für deine Hilfe. Fajnie, że możemy go sobie wziąć. Jako towarzysza. Może by nam się przydał w jakimś odbijaniu. Jakby się oczywiście nigdzie nie blokował, jakby oczywiście był nieśmiertelny, mam nadzieję, że jest. No i raczej jest nieśmiertelny. Także fajnie. Przyśpimy się do rana. I w takim razie załóżmy swój pierścień szybkości i wracamy. Bo chyba teleportu za chwilkę, poczekajcie. Nie. Raczej taki chociaż do gońców leśnych. Ej, nie ma do gońców leśnych? Ukrytej doliny to nie. Dobra, zejdźmy normalnie tutaj z buta. I tak, właśnie, gońcy leśni. Tamtemu druidowi zabraliśmy klucz do piwnicy. Trzeba sprawdzić piwnicę. Trzeba sprawdzić tą jaskinię, którą ominąłem, o której była mowa. Ktoś tam pisał w komentarzu. I trzeba sprawdzić jeszcze te miejsce, w którym teraz byłem przez chwilę z Gornem, bo nie jestem pewien, czy w nim byłem. Ale to po kolei. Najpierw sobie wróćmy do tego chłopa tam na ścieżce. Pogadajmy z nim, pójdziemy do tej karczmy, wrócimy do Węgardu może, myślę. I później jak tutaj wrócimy, to sprawdzimy te trzy czy tam dwa miejsca. Dopiero później na koniec Gotę sobie ogarniemy. Oczywiście, no wiadomo, nie można tutaj niczego ominąć, także... Dobra, dobrze biegnę, chyba. Także to wszystko sobie tu ogarniemy, no tylko, że nie wszystko naraz, nie? Okej, dobrze biegniemy. No na powrocie to jesteśmy chwila moment z tym pierścieniem. Szkoda, że w ogóle ten chłop sam tu zostaje, no ale dobra. Mógłby pójść z Gornem, byłoby lepiej. I tutaj sobie już całkowicie schodzimy na dół. I tu był na drodze właśnie ten typ, z którym sobie porozmawiamy.
Bo jakiś tam właśnie quest z nim był. On sobie tutaj właśnie przesiaduje. W sumie, a no dobra, z tymi szczurami tylko to było. No dobra, ale i tak quest był i tak. Der Rattenkönig ist tot. Das sind gute Nachrichten. Ja, wenn jetzt noch die Orks besiegt werden, können die Menschen wieder zurückkehren und alles aufbauen. Leider kann ich dir für diese gute Nachricht nichts geben. Innos möge dich aber für diese gute Tat segnen. No widać, że tu bieda jest, także tutaj też nawet nie chcę oczekiwać za bardzo od niego. Niczego? Tu w ogóle jest jeszcze jakieś wejście. Kurde, no. Kufer ukryty, no proszę. Co my tu mamy? Bełty i strzały, no nic takiego w sumie. Kurde, czy ja trafię w końcu na kogoś, kto by mi jakiś lepszy miecz dał, taki fajny, konkretny? Bo w sumie też już ten topór bandyty nosimy dość długo, nie? No znaleźliśmy ostatnio... Co my tam znaleźliśmy? Jednoręka to była, czy dwuręka? Może te magiczne ostrze bojowe? Chyba tak, bo ono nie jest naostrzone, ani jest zatrute. I w sumie by były chyba takie same obrażenia. Tutaj. Po 15 chyba z naostrzenia i 15 z zatrucia. No i mielibyśmy tam niby 3% więcej w jedno ręce, ale tam 112 mamy, także to i tak jest dużo. Tu jeszcze jest coś, te góry trzeba też sprawdzić. Dobra. Mamy tu jeszcze do sprawdzenia. Ale mówię po kolei, czyli mamy tego chłopa odhaczonego, idziemy teraz w stronę karczmy, która jest tutaj. Trzeba pamiętać, żeby po prostu założyć jakąś inną szatę. Szatę, no nie wiem, stary skórzany pancerz powiedzmy. No w tym nas nie powinni zaatakować, bo mówił wam, nam właśnie ten chłop, podejrzane postacie, żeby w zbroi rycerza no, na pewno tutaj nie wchodzić. Hallo, hast dich wohl verlaufen oder was? Am besten verschwindest du. Und zwar sofort. Was ist los? Warum lässt du mich nicht vorbei? Wer sagt denn, dass ich dich nicht vorbeilasse? Sag mir nur, was du hier willst. Ich wollte mich hier nur mal umschauen. Ach, was du nicht sagst. Und das soll ich dir jetzt abnehmen, oder was? Wer bist du? Man nennt mich Burke. Und mir hat noch niemand etwas vormachen können, klar? Hast du mir sonst noch was zu sagen? Ja. Mach hier bloß keinen Mist. Ich behalte dich im Auge. Dobra, u niego nic więcej nie mamy. No tamten chłop mówił, że go nie zaatakowali, bo wyglądał na rolnika, farmera czy kogoś tam. Ale tutaj jeden farmer leży. Drugi karczmarz leży w środku. Wirt jakiś. Mamy tutaj Olbersa jeszcze. Hallo. Ich wollte mich hier nur mal umschauen. Ach, und warum? Suchst du jemanden? Nein. Gut, mein Junge. Diese Antwort hat dir ein paar gespart. Wenn du dich jetzt noch friedlich verhältst, werden wir zwei keine Probleme miteinander bekommen. Na razie jestem pokojowo nastawiony. Widzę, że na stole są kości. Widzimy tutaj też, że kości mu można jego zabrać. Więc na razie nic z nimi nie róbmy. Mamy jakiś quest, może po prostu trzeba ich poznać. Może ktoś będzie handlował z nami czy coś? Zobaczymy. Ich heiße Olbers. Meine Kumpels hier. Wszyscy mają właśnie imiona. Und wer bist du? Mein Name ist Roland. Schön. Willst du was trinken? Klar, warum nicht? Gut, hier hast du ein Bier. Auf dein Wohl, mein Junge. Habt ihr den Wirt umgelegt? Das war Burke. Der Kerl ist wie eine Klapperschlange. Schlägt zu, ohne groß zu fragen. Und warum? Nun, der Wirt wollte nicht verraten, wo er sein Gold versteckt hat. Schließlich wurde Burke ungeduldig und hat den Mann umgelegt. Was macht ihr hier? Wir sind auf der Jagd. In der Kneipe? Naja, im Moment legen wir eine kleine Pause ein. Was jagt ihr denn? Wir jagen Joe. Joe? Wer ist das? Ein zäher Bursche, der uns immer wieder durch die Lappen gegangen ist. Latigo hatte mal eine unliebsame Begegnung gehabt. Seitdem will er sich an Joe rächen. Erzähl mir mehr von Joe. Lieber nicht, sonst fährt Latigo gleich wieder aus der Haut.
Wenn er den Namen Joe hört, rastet der aus. Und sonst? Geht so. Sag mal, hast du Lust, ein paar Runden zu würfeln? Der Einsatz hier... Kurde, w kości jeszcze nam tutaj quest odpaliło. No dobra, jakoś to sobie tam później przeklikam. Może jakoś to później szybko pójdzie. Hey. No i tam jeszcze trzeci został. Was willst du? Rede mit Olbers, wenn du quatschen willst. Nie, dobra, u niego nic nie ma i w takim razie no quest jakby nadal trwa. W jaki sposób on się zakończy, to jeszcze nie wiem. Dobra, na razie tych typów możemy tutaj sobie zostawić. W kości sobie mówię, później zagram, tak na szybko. Myślę, że poza odcinkiem. No to samo klikanie niekiedy jest to bardzo denerwujące. Nie muszę wam mówić. Więc pamiętajmy, że są te goście tutaj, nie? I tak naprawdę moglibyśmy chyba teraz wrócić już sobie teleportem. I później jak będziemy się teleportować, to nie będziemy musieli typowo do obozu orków tam. Bo w sumie ten teleport, który dostaliśmy od Robara, prawie w samo centrum obozu orków nas teleportował i tam był problem troszeczkę z nimi. Tylko gdzieś, wiecie, tam po prostu obozu buntowników czy coś, nie? Także dobra, możemy wrócić. Do Królewskiego Zamku w Węgardzie. Zobaczymy, czy tutaj no coś tam nam doszło. No jakieś tam zadania zrobiliśmy, także no zobaczymy. Ich war bei den Waldläufern und konnte diesen gegen die Orks helfen. Eine gute Nachricht. Gut, dass du bei ihnen vorbeigeschaut hast. Nimm dieses hier als Zeichen meines Dankes. Dobra, no i w sumie tutaj nic więcej jakby nie mamy. Z ręka 300. No będzie trzeba w tą zrękę pójść z tymi punktami nauki. To dość konkretnie. Niby możemy... Dobra, z pierścieni 30, z amuletu 60 byśmy mieli. To załóżmy, no 260 mamy zręczności. Musimy się jeszcze te 40 douczyć, powiedzmy. No tam jakbyśmy ten strój założyli sobie jeszcze, który dawał nam te 10 z ręki. Nie, 5 on dawał. No to tam wiadomo, ale... Będzie trzeba się poduczyć. Też jakieś eliksiry zręczności tak naprawdę mógłbym zrobić. No i ogólnie trzeba tam podobno właśnie no 300 tej z ręki wyciągnąć, nie? Także tutaj wiemy, o co chodzi. Eliksir ducha i eliksir ducha. No dobra, będziemy sobie to robić powoli. Jaki jest w ogóle plan na później? No sprawdzić te miejsca, które nam zostały tam w obszarze Montery. I chyba do Goty sobie skoczymy. Celeni w Węgardzie. Ale to najpierw trzeba zrobić wszystkie ważne zadania w zamku. Dobra, ogarniemy sobie to wszystko. Na razie trzymajcie się. Do kolejnego, cześć.